Do zrobienia grzybka potrzebujemy dwa elementy, czyli kawałek, z którego powstanie kapelusz i kawałek, z którego powstanie nóżka. W kapelusiku przygotujemy sobie otwór na nóżkę. Otwór na nóżkę będzie miał średnicę 8 mm. I taką średnicę trzeba będzie na końcówce nóżki uzyskać już na tokarce. Ten otworek tutaj zostanie wklejona nóżka. No i tu mamy element, z którego powstanie zaraz nóżka grzybka i zaczynamy zabawę. Uzyskać to, co nas najbardziej interesuje, czyli właśnie kawałeczek wałka o średnicy tych 6 mm, które mamy otworek przygotowany w materiału na kapelusz.
Mam 9 mm. Czyli jeszcze troszeczkę trzeba. Sprawdzić, jak pasuje do kapelusika. Jeszcze kawałeczek trzeba zdjąć. Chodzi na to, że otworek mamy troszeczkę za płytki, tak więc go trzeba troszkę pogłębić, żeby to nam się ładnie oparło. No, jak już mamy kapelusik z otworkiem i grzebek z końcóweczką wytoczoną, smarujemy wszystko ładnie klejem. O. Pyk. Sklejamy. I czekamy, aż wyschnie. No i gdy klej już wyschnie, możemy spokojnie przystąpić do dalszej obróbki grzybka, czyli do tłuczenia.
I grzybek gotowy. Jeszcze tylko zostaje kwestia wykończenia powierzchni olejem albo lakierem. No i pędzenie tutaj w kapelusik jakiegoś uszka, żeby można było powiesić grzybka na choince.